trzykrotny zmiany się. Osoby bezdzietne, które były w takim komunikowaniu zewnętrznym, to jest
edukacyjnej przyniosła no, przede wszystkim młode widzenia stosowania tego, bawice stosowania tego, bo to jest dosyć istotne, bo na koniec dnia każdy miliard to jest kilkaset złotych, które państwo nam zabiera skądś. Oczywiście one nie muszą być budżet, bo w różnych przestrzeniach mogą być to te podmioty, które są, należą do Skarbu Państwa. Natomiast tak trzeba, no, musi być mechanizm finansowania tego i to musi być długi tani pieniądz. No, jesteśmy na początku tej drogi, więc pewnie te znaki zapytania, o których tu mówimy, będą powoli się wyjaśniały. Pan Jerzy Markiewicz, jak rozumiem, właścicielem tego portu, chociaż może nie jest to tak przesądne, powinna być Polska Grupa Lotnicza, chociaż jest to centralny port komunikacyjny, tak naprawdę, więc pytanie mi, kto jest właścicielem tego podmiotu, kto będzie wobec tego odpowiadał za organizację tego, chociażby finansowania, tak? Bo ja się zgadzam z tym, że to, że mamy deficyt, to wcale nie oznacza, że należy zarzucać inwestycje. Ja zresztą, co zastraszamy chyba dzisiaj od początku naszego spotkania, jestem przeciwnikiem myślenia o gospodarce w starych kategoriach, w związku z czym mnie akurat deficyt w ogóle nie przeraża. Zastanawiam się nad takimi pojęciami jak wzrost gospodarczy, co to oznacza w dzisiejszych kategoriach. Wspomniał mój przedmówca, że mamy wyjątkowo dobry ten wzrost gospodarczy, no, a 2% z tego wzrostu to są zapasy. My nie wiemy, co tak naprawdę się pod tym kryje. Nie wiemy, czy jesteśmy na początku końca tego boomu gospodarczego, czy żaden przeciwnik, to jest początek boomu. Dopiero są różne koncepcje na ten temat. Powinno nam się w starych kategoriach ekonomicznych, znowu podkreślam, doktoryzować. Więc jeśli chodzi o ten centralny port komunikacyjny, to myślę, że jesteśmy na tak dalekim początku dopiero całej sprawy, że trudno w tej chwili przesądzać o tym, co się i kiedy wydarzy, jak to będzie finansowane. To jest trochę jak wróżenie z fusów, moim zdaniem. A skoro wspomnieliśmy już tutaj o budżecie, o deficycie, to przytoczmy takie dane. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, po kwietniu budżet miał 9,3 miliarda złotych nadwyżki. Dochody podatkowe były wyższe o 6,4% wobec tego samego okresu zeszłego roku, ale już dochody z VAT wzrosły tylko o 1,1%. Jednocześnie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się rzeczywiście w tempie 5,2%. No te dochody z VAT-u rosną, ale już nie tak szybko, prawda? Nie tak okazały. Panie Maciej. Tak, no ja akurat tym bym się chyba najmniej przejmował. Pierwsze, mamy bardzo wysoką bazę z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku dochody z VAT-u bardzo poważnie wzrosły, także ten wzrost niewielki, jak pan zacytował, niewiele ponad 1%, nie jest taki wcale martwiący, moim zdaniem. Poza tym ten proporcjonalnie niewielki przyrost dochodów z VAT-u w porównaniu, prawda, z danymi dotyczącymi wzrostu PKB może świadczyć o tym, musi, tak, bo tego nie wiemy, ale może świadczyć też o tym, że rzeczywiście w działalności inwestycyjnej coś drgnęło, bo inwestycje przekładają się na to, że też te zwroty z VAT-u są niższe. Są niższe. W przeciwieństwie na przykład do wydatków konsumpcyjnych, jeśli konsumujemy, prawda, to w bezpośredni sposób płacimy VAT i tutaj żadne zwroty nie mają miejsca. Także wydaje mi się, że troszeczkę za wcześnie jest jeszcze oceniać to, ale no, moim zdaniem nie ma tutaj jakiegoś powodu co do zaniepokojenia. Tak samo jak i przedwcześnie jest jeszcze wyciągać wnioski z takiej, a nie innej sytuacji budżetowej. Pozytywne jest to, że nadwyżka budżetowa. I teraz jest nadwyżka, ale na koniec roku na pewno będzie. Tak jak to się działo w ostatnich latach, dlatego tutaj jakaś dyskusja o tym, że mamy jakąś tam zmianę paradygmatów w podejściu do deficytu budżetowego jest troszeczkę przedwczesna. Natomiast tutaj nie zgodziłbym się z
tym, co przedmówca powiedział, tak jest, jakiegoś tam zmianą paradygmatu. No, naprawdę zdrowa gospodarka charakteryzuje się tym, że lepiej mieć zrównoważone finanse publiczne i w świecie koniunktury generować nadwyżkę, niż w świecie koniunktury być nadal pod kreską, bo co dopiero będzie się działo, kiedy ta koniunktura się pogorszy, a to, że się pogorszy, to jest akurat pewne. Żadne paradygmaty tutaj tego nie zmienia. To mogę ad vocem tak, pan Jerzy Markiewicz. Więc ja się absolutnie z panem zgadzam. Natomiast jest jedna sprawa, to jest taki odwieczny postulat. Czy mówimy o tym na poziomie przedsiębiorstwa, czy na poziomie kraju, zawsze jest tak, że jak idzie nam dobrze, tak, to wszyscy z zewnątrz mówią tak, to też taka pora, żeby zacząć trochę pasa i uporządkować rzeczywistość. Ale zarządzający, czy krajem, czy przedsiębiorstwem, chcą osiągnąć jeszcze większe sukcesy, taka trochę spekulacja na gospodarce, czy to na poziomie przedsiębiorstwa, czy kraju. Także niestety pozostajemy w sferze postulatów w tym obszarze. No, czasami zdarza się kiedyś, tak. No, a jeśli by się sprawdziło to, co pan powiedział, panie Macieju, że te niższe dochody z VAT mogą świadczyć o tym, że drgnęło w inwestycjach, to to jest chyba dobra przemówienia. Pan Marcin Grzeszkowski. No, tutaj jest pewna zgoda, zadziałał ten plik kontrolny i tam zaczął ten VAT został doszczelniany, więc tam pewnie jakaś przestrzeń zawsze jest, ale dużo się nie spodziewał. Raczej pewnie najbliższe optymalizowanie wydatków publicznych to powinno być służba zdrowia. Trochę tak wygląda, że struktury państwa polskiego się do tego i rząd przygotowują. Bo tam są duże po prostu możliwości do na pewno do oszczędzenia, jak do oszczędzania na służbie zdrowia? No do racjonalizowania kosztów, bo są duże budżety i tam oszczędzenie, nie wiem, 2-3 miliardów, pokazanie, że można lepiej zarządzać się. Zobaczycie Państwo za rok, 2-3. Myślę, że to też nas czeka. Natomiast też pewna zgoda, jeżeli chodzi o wzrost, zawsze spada, bo to tak jest, że jak rośnie, to spada. To już to jest ten paradygmat. No ale to często lubią panowie ekonomiści, co ci mówią, że to jest efekt bazy, prawda? No nie, jak rośnie, to zawsze spada, no bo nie może rosnąć w nieskończoność. Zobaczmy, co, nie wiem, no Bitcoin też rósł w nieskończoność, aż tam techniczna analiza nie obejmowała tego w żaden sposób i wszystko teraz innej bajki, teraz nie wiem, Maciej, tylko tak dorzucę, taką rzutkę zrobię, to jak rosną ceny paliwa, to znaczy, że będą spadać. Akurat ten wzrost to jest korekta tam sprzed 3-4 lat, plus minus 80 dolarów. Teraz się będzie decydowało, czy odbije się od takiego poziomu właśnie tak. Znaczy, czy ta korekta będzie, że powiem, dalej rosła po tej korekcie, czy właśnie gdzieś tutaj będzie jakiś opór i spadnie. Natomiast na to, jak już zmieniamy troszkę temat, no, wpływa zachowanie prezydenta Trumpa, wartość dolara i tak dalej, to rzeczy, o których rozmawialiśmy na początku. Natomiast jak jest tak dobrze, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to po pierwsze te 10 miliardów to nie 10 miliardów, które będzie na plusie na koniec. Wzrasta cały czas zadłużenie, to dobry moment. Sama pani minister finansów to podkreślała, żeby tego tak nie odbierać. Żeby tak już protesty społeczne się zaczęły z tego tytułu, że nie państwo zadłużyliście. Natomiast dobry moment reformowania systemu podatkowego i emerytalnego, bo to są dwie rzeczy, które też długofalowo będą nas przygniatły, bo one słabo działają. No dobrze, to mamy niecałą minutę do końca programu. Czy ktoś jeszcze chciał dodać coś w tym temacie? Czy ma powiedzieć naszym słuchaczom i Państwu, co przeczytałem dziś w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie, że będą ułatwienia zatrudnienia pracowników spoza Unii. Według informacji gazety rząd chce wydłużyć możliwość pracy na podstawie oświadczenia z pół roku do roku. Ma to być odpowiedź na niedobór rąk do pracy. I co ciekawe, Filipińczycy i Wietnamczycy w ogóle nie będą potrzebowali pozwoleń, bo podobno bardzo łatwo, szybciutko, bezproblemowo się aklimatyzują w naszym społeczeństwie. I dlatego nie będą
chwili taki pozwolenie otrzymać. Po jednym zdaniu dozwolenie mam 10 sekund. Tak, jeśli tak jest, to jest to bardzo dobra informacja. Można się tylko cieszyć i przedstawiciele branży budowlanej i wielu innych tylko mogą temu przyklasnąć. Z panem już niestety nie odzyskuję. Ja dziękuję Maciej Roszkowski i Maciej Stańczyk, Jerzy Lapiewicz, to byli nasi dzisiejsi goście. Powtórka programu. Autopromocja. Ostatni w Polsce królewski malarz zmarł 5 lat temu. Z urodzenia żegnamy z zasiedzenia i zawodowej aktywności w Warszawie. Spędził 52 lata swojego długiego życia. Po jego związkach z królem, a od nas krajach i innych poza artystycznych zadaniach opowiemy w najbliższych kwadraturze kultury. Zapraszam w poniedziałek 11 czerwca o godzinie 22.05. Monika Wachowska. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. 7 razy 24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Górska. Autopromocja. NATO, mówił Andrzej Duda. Jesteśmy z tego zadowoleni, że nie tylko Polska jest w NATO, ale że także NATO jest w Polsce. Ale także o przyszłości Unii Europejskiej. Obaj zgodni są, że wspólnota musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my Europa, mówił Frank-Walter Steinmeier. Poruszał też trudny temat budowy gazociągu Nord Stream. Polska płaci dzisiaj za gaz rosyjski więcej niż płacą za ten gaz Niemcy. No to stąd właśnie, że byliśmy przymuszeni do tego, żeby kupić gaz od Rosji. Oczywiście Rosja tą sytuację, Gazprom tą sytuację wykorzystał. Niemiecka kanclerz poruszyła sprawę Ukrainy w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem. Chodzi o rozwijanie obaw Polski i Ukrainy, że druga nitka Nord Stream spowoduje zaprzestanie tranzytu gazu przez Ukrainę. Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby utrzymać tranzyt przez Ukrainę. Mariusz Wiśniewski, Polskie Radio. A dziś Frank-Walter Steinmeier ma zasadzić drzewo w ogrodach polsko-niemieckich w warszawskim parku Skaryszewskim. W prokuraturze krajowej powołano specjalny zespół koordynujący pracę nad wyjaśnieniem przyczyn pożarów w składowisku odpadów. Zespół będzie zajmował się pilotowaniem postępowań. Wyjaśniła rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Piasek. Koordynowanie prowadzonych przez odległą jednostkę organizacyjną prokuratury postępowań w sprawie pożaru składowisk odpadów, pożarów, które zagrażały życiu lub zdrowiu wielu osobom, albo mieli je problemy. Ewa Bielik zaznacza, że zespół będzie też wspomagał wymianę informacji między prokuraturami, wyjaśniając im przyczyny pożarów w składowisku odpadów. Ponadto zespół ten koordynuje wymianę informacji i współpracy między poszczególnymi jednostkami prokuratur, które prowadzą postępowania w tym zakresie, jak również koordynuje współpracę i wymianę informacji między prokuratorami a odpowiednimi służbami, którym zlecono
składowiska odpadów. Ostatni taki pożar odnotowano w Kuźninie pod Nowym Pomyślem w Wielkopolsce. Rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wywożenia, porzucania i podpalania odpadów. W tym roku w Polsce zanotowano 85 pożarów takich składowisk. W całym ubiegłym roku podobnych pożarów było 150. Tradycyjne papierowe legitymacje szkolne odejdą do lamusa. Od września pojawią się elektroniczne dokumenty. O szczegółach mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. To aplikacja, którą będziemy pokazywać, bardzo zabezpieczona. Po prostu dziecko będzie miało w telefonie komórkowym. Będzie to odczytywane. Razem z cyfryzacją będziemy to pokazywać i będziemy uczyć dyrektorów, w jaki sposób taką aplikację założyć uczniom. We wdrożeniu elektronicznej legitymacji resort edukacji wesprze Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK. Ten stworzy sieć internetu szerokopasmowego, która ma być gotowa w ciągu półtora roku. Impas w Unii Europejskiej w sprawie nowego prawa azylowego i przepisów dotyczących automatycznego i obowiązkowego podziału uchodźców potwierdziło to spotkanie w Luksemburgu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Beata Płomecka. Unia Europejska podzieliła się na dwa obozy i nawet gdyby teraz zarządzono głosowanie, czego do tej pory starano się unikać, bo szukano konsensusu, to i tak żadna grupa nie miałaby wystarczającej liczby głosów. Kraje południa naciskały na automatyczny, obowiązkowy podział uchodźców, co Komisja Europejska zaproponowała dwa lata temu, ale nie chciały się na to zgodzić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które domagały się dobrowolności. Te dyskusje tak podsumował komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Myślę, że wszyscy się zgadzamy, że jakieś decyzje trzeba będzie podjąć. Status quo jest nie do utrzymania. Unijni przywódcy powinni ustalić, co dalej, na szczycie pod koniec tego miesiąca. Bułgaria jest piątym krajem sprawującym przewodnictwo we wspólnocie, któremu nie udało się doprowadzić do kompromisu w sprawie nowego prawa azylowego. Od 1 lipca pracami Unii będzie kierować przez pół roku Austria, której minister spraw wewnętrznych już zapowiedział, że całą reformę trzeba rozpocząć od nowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec czas na prognozę pogody. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Słowacji w Tatrach okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 stopni na Słowacji do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 4 wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam wielce Państwa wielkich przed radioodbiornikami i wielkich polityków. Iwona Michałek, Porozumienie. Witam Państwa. Mieczysław Leszczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Jak się czujecie na tym posiedzeniu Sejmu? Tak długo oczekiwanym, tak długo odwleganym i wreszcie finalnie skróconym z 4 do 3 dni. Bardzo dobrze się czujemy, panie. Pan mówi długo odwlekanym. Posłowie pracowali między posiedzeniami Sejmu. Ja na przykład pracowałam bardzo mocno przez 3 dni w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Także mimo, że sesja była rzeczywiście co 3 tygodnie, natomiast posłowie pracują. No tak, nie w sali. No tak, no tak. To samo, to się liczy. Nowy system wprowadzony przez marszałka, ta trójpolówka, tak zwana, nie zdaje egzaminu. Co to jest za trójpolówka? To znaczy, że co 3 tygodnie jest posiedzenie Sejmu, a w międzyczasie komisje się odbywają. Jeżeli ktoś ma dwie mocne komisje, że tak powiem, to dezorganizuje pracę, bo musi przyjeżdżać na pół dnia w określony dzień albo przylatywać. To rodzi pełniacze obowiązki parlamentarne. Tak. Tylko jakie to są koszty? Kiedy posłowie są w Sejmie i pracują, można jeden dzień dłużej posłów przytrzymać i zrobić posiedzenie komisji, bo tak we wtorek trzeba przylecieć, w środę, czwartek. Przyjeżdżam PKP w poniedziałek. I co, nie będzie ideał, ale nie będzie na nasz koszt.